Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Kłaniam się Państwu, bardzo się cieszę, że gość w studiu, proszę Państwa, Pani poseł Marta Wcisło, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam Panią poseł, witam Państwa. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Dobry wieczór, dzień dobry, w zależności od tego, jak to woli. Tak, albo który kto wstał, albo który dzień zamierza kończyć. Jedno jest pewne, słońce nad Warszawą i z tego powodu się cieszę. Nad Lubelszczyzną częściej świeciło, czy nie? Myślę, że podobnie, bo to niedaleka, bo, bo to bliska odległość. No to lipa. Dlaczego? Nie, ten początek roku jakiś taki traumatyczny trochę. Mało słońca. Mało słońca. Patrzę po panelach fotowoltaicznych, mam taki wskaźnik. I tam mi pokazuje, że rok do roku wypada fatalnie. Z tego punktu widzenia tak, ale są ferie, dzieci się cieszą, jak jest mróz, jak jest śnieg, więc pomyślmy o naszych pociechach, o maluchach. Można pójść na sanki, pojechać tak. na narty. W, macie, że w górach z, bardzo dużo śniegu. Z bardzo. Zgodnie z prognozami pogody, ponoć w przyszłym tygodniu 12 stopni na plus. No i, i no. wtedy będziemy narzekać, że jest za ciepło. Tak. No bo to taka chyba nasza polska natura, że my to lubimy narzekać w każdych okolicznościach, czy nie? Myślę, że tak, jest w tym dużo racji. Pani poseł, to podprowadzenie za nami przykro mi bardzo, mhm. że tak drugi, drugi dzień z rzędu. <grym> musi się pani tłumaczyć za nie swoje słowa, a właściwie za działalność. Wczoraj za, za panią poseł Izabelę Leszczynę rozumiem, że refleksji żadnej nie ma. To pan redaktor ciągle mnie tutaj bierze na ruszt i grilluje, nie wiem dlaczego. Nie, to nie jest sezon grillowy jeszcze. No ja wiem, że teoretycznie nie jest, a praktycznie w polityce jest cały rok. No tylko problem polega na tym, że pani koledzy i koleżanki z platformy się sami grillują. A później pani przypada w udziale tłumaczyć się, że oni nie powiedzieli tego, co powiedzieli. I ja proponuję, żeby ich zaprosić i po prostu ich pogrylować, a nie mnie. To przy, na pani ręce składam zaproszenie dla pani Izabeli Leszczyny, dla pani poseł. Kiedyś chodziła, coś się stało, pani poseł przestała chodzić. Pani poseł mówi, że mimo, że nie chodzi do TVP, to i tak codziennie jest prawie w tej stacji, więc tak jakby była. No tutaj też jest. Wszędzie jest właściwie. Tam, gdzie ktoś po prostu się tak przygląda i przysłuchuje tej polityce, to nie sposób, żeby nie była. No. Nie skomentuję. Radosław Sikorski, to on o, dzisiaj właśnie. jest bohaterem o, za tak, sprawą, myślą. ale nie TVP, ani nie Polskiego Radia, w ogóle nie polskich mediów, a media holenderskie, NRC, taka gazetka wyciągnęła informację o tym, że jest na usługach i opłacany przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. W kontekście tego, co się dzieje i z Qatar Gate, i Maroko Gate, no powiem szczerze, wygląda to licho. Powiem szczerze, że nie rozumiem tego zainteresowania Radosławem Sikorskim nagłego, ponieważ y, z, chociażby z punktu widzenia zasiadania w Radzie, ponieważ zasiada w niej od 2017 roku, nie był jeszcze wtedy europarlamentarzystą. Przypomnę, że w tej Radzie zasiadają y, no niezwykle, niezwykle zacne osoby, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, y, ONZ-u. Y, Unii Europejskiej, były minister spraw zagranicznych w Wielkiej Brytanii, i tak dalej, i tak dalej. I to, że Radosław Sikorski jest w tak zacnym grębiu, to ja, to ja uważam za wielki atut i plus. No tak, Wie... Ale później głosuje w interesie tych państw i to już nie Głosuję jest. Głosuje tak, plus. jak ca... głosuje cała grupa IPP, także absolutnie tutaj nie ma mm, pod tym względem żadnych różnic w głosowaniu, to jest pierwsza kwestia. A jeśli chodzi o Radę to y, podobnie jak inni parlamentarzyści, europarlamentarzyści, y, oczywiście pobiera dodatkowe wynagrodzenie poza y, mandatem czy uposażeniem, y, które... Zgłasza do zeznania majątkowego, które opodatkowuje, płaci podatki w Polsce, więc chyba należy się cieszyć, że budżet państwa ma dodatkowe podatki. No to, to nawet jeszcze należałoby zachęcić pana Radosława Sikorskiego, więcej. żeby jeszcze więcej doradzał i jeszcze więcej zarabiał. Otóż no to, nie zaglądajmy innym do portfeli, są to legalnie zarobione pieniądze, więc nie widzę tutaj powodów do ataku na kolejnego ataku na mojego kolegę. No to NRC, jeszcze raz przypominam, to jest holenderski dziennik. No tak, no to wie pan, trudno mieć. Gdy, się... gdy, gdyby to nie był holenderski dziennik, to pewnie by to było tak, że to sprawa polityczna, że to pewnie PiS wymyślił, że to PiS pisowcy dziennikarze, a właściwie pisowcy urzędnicy udający dziennikarzy. A tu mamy holenderski dziennik NRC. I teraz dalej. Ten dziennik idzie krok dalej i stawia taką oto tezę. Jego zachowanie podczas głosowań w połączeniu z płatnościami budzi podejrzenia. Ja mam tu oświadczenie Radosława Sikorskiego, który, który pisze w tej sprawie. Ona jest bardzo długie, więc nie będę go cytować. Niemniej jednak y, Radosław Sikorski zawsze, ale to zawsze, y, głosuje zgodnie ze wskazaniem grupy y, y, IPP, więc absolutnie się nie wyłamuje. Tutaj nie ma mowy y, o jakimś y, konflikcie interesów, jeśli można tak w ogóle nazwać. I tak jak czytamy w oświadczeniu, wszystkie dochody i to, co zarabia, zamieszcza w zeznaniach majątkowych. Tak, i pisze też o tym, że podatki płaci w Polsce tak. i nawet dodaje, że dlatego uważam za niesprawiedliwe i niewłaściwe łączenie tej kwestii. Z moją działalnością posła do Parlamentu Europejskiego. Otóż to. Tak, ja, no ale sprawa bądź co bądź jest sprawą dość ciekawą. Ja powiem tak, wiele jest ciekawych spraw. Wszyscy wiemy o tej aferze w Europarlamencie i wiemy, że prokuratura belgijska bada też wątek dwóch europosłów. No właśnie, ponoć już nie europosłów z Polski, więc nie sądujmy, nie, wy, nie wyręczajmy tego typu urzędów. Ja absolutnie wierzę w słowa mojego kolegi i cieszę się, że płaci tak duże podatki w kraju, a nie za granicą. No pięknie, naprawdę. Pani poseł, wczoraj przez Sejm przeprowadzone zostały dwie ważne ustawy. Jedna to jest już taka spadkowa po Senacie, czyli ta dotycząca Sądu Najwyższego. Solidarna Polska prosi prezydenta o zawetowanie tej ustawy. Pani by dołączyła do tego chóru z Solidarną Polską, czy raczej prosiłaby prezydenta, żeby ją podpisał? Oczywiście dobrze by było, żeby prezydent podpisał, ponieważ daje to szansę na odblokowanie KPO i środki dla Polski. I to bez Waszych poprawek. No niestety bez naszych poprawek, nasze poprawki absolutnie poprawiały ustawę. Liczyliśmy na to, że... Będą uwzględnione przez Senat, przez Sejm, przepraszam, bo w Senacie 96 senatorów, w tym senatorowie PiSu, głosowali za naszymi poprawkami. To jest po prostu jakiś paradoks. Głosowali za całością ustawy, natomiast tak. za poprawkami nie głosowali. Ponad... Też głosowali za, za poprawkami. No, tak tłumaczyli, że oni tak głosują. Głosowali, tak inaczej, za, ale głosowali za, za poprawkami, głosowali za całością, byli zgodni, więc. No naprawdę hipokryzja do potęgi entej. W Senacie głosują nasze poprawki, a w Sejmie odrzucają. To pokazuje, że naprawdę tu nie chodzi o Polaków, tylko chodzi o władzę. Chodzi o to, aby, aby pokazać ludziom, że Coś robimy nie do końca, ale robimy, no bo kolejną kwestią sporną, którą nie, wie, nie wiem, jak komisja. Czyli dobra, to zamknijmy wątki. Czyli rozumiem, że w sprawie Sądu Najwyższego dzisiaj pani i pani formacja, jesteście za tym, że prezydent tak, ją podpisał oczywiście. ją, czyli tę ustawę. No i druga sprawa to jest właśnie ta ustawa o wiatrach. Finalnie wreszcie Sejm się nią wczoraj zajął. I mamy efekt taki, jaki mamy. Z Sejmu ona wychodzi. Wychodzi z Sejmu i muszę Państwu powiedzieć, że jest to chyba pierwsza ustawa rządowa, która trafiła do zamrażarki sejmowej, bo tą ustawę mieliśmy procedować w czerwcu. Tak, takie były zapowiedzi premiera. Ona na Radzie Ministrów stanęła w maju, zyskała akceptację. Niestety od miesiąca czerwca leżała i czekała, aż Solidarna Polska. Zechce, że tak powiem, partycypować w, w kosztach politycznych i nie zechciała. Ale proszę zwrócić uwagę na jeden fakt: że może, należy przypomnieć o tym, że ustawa wiatrakowa została w 2016 roku zamrożona, można powiedzieć zaorana i tak dalej. Przez 8 lat Polacy nie mieli możliwości korzystania, budowania, inwestowania. Nie do końca, bo jednak od 16 roku do 2023. Minimalna ilość. Trochę tych wiatraków Minimalna ilość, bo właściwie na podstawie tej starej ustawy wiatrakowej tylko 5% naszego kraju kwalifikuje się do tego, że powstały tego typu inwestycje. Niemniej jednak ta ustawa, która została przy przygotowana, czyli te 500 metrów, było takim optymalnym rozwiązaniem, bo była zgoda, można powiedzieć, społeczna. Przypomnijmy, że aby zrealizować tego typu inwestycje, Zgodę musi wydać y, Rada Gminy na danym terenie, tam gdzie ten wiatrak ma powstać. Rada Gminy wydaje zgodę na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego. Albo. Albo niestety włoset. To była najgorsza, zabudowy, najgorsza tak. rzecz, jaka mogła być. Tak, albo, ale w większości są to plany zagospodarowania przestrzennego, które ustala się absolutnie w pełnym porozumieniu i współpracy z mieszkańcami. Po nie, nie do końca. Ponieważ no. ja mam teraz taką sytuację, że na przykład zresztą fajny człowiek, żeby była sprawa jasna, ale ja naszego burmistrza lubię dzielnicy Wawer, mimo tego, że z platformy. Ale chcę nam zrobić y, oczyszczalnię y, śmieci na, na, obok torów na Marysinie. Oczyszczalnie szczerze, czy spalarnię? No, oczyszczalnie, taką segregatornię. Co nie zmienia faktów, że pewnie szczury wielkości kotów będą biegały, nie? W centrum dzielnicy. Widziała Pani w ogóle kiedyś coś takiego? Musi mieć przede wszystkim decyzję środowiskową, to jest po pierwsze. Ale wrócę jeszcze do wiatraków i do planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wiem, czy tam jest plan u Pana na, na, na tym terenie. Tego to, czy, to chyba sam nikt do czy nie Czy właśnie warunki zabudowy. Ale w przypadku wiatraków to te plany muszą być. A plany, wnioski czy uwagi do planów zgłaszają mieszkańcy. I każda uwaga. A, no, tutaj absolut... mieszkańcy wszyscy są przeciwko. To możliwe, że nie ma planów, tylko, jest wóz... tylko no. są warunki zabudowy. A w przypadku wiatraków, mus... w większości przypadków na terenach, które, które nadają się na tego typu inwestycje, bo przypomnijmy, że muszą być odpowiednie warunki, to są plany zagospodarowania. Wnioski do planów zgłaszają mieszkańcy. Każdy wniosek musi być rozpatrzony przez Wydział Architektury, a następnie musi być przegłosowany przez Radę Gminy. Przez Radę Miasta, Radę Gminy, a tam są mieszkańcy z wyboru, to są radni, więc przedstawiciele mieszkańców. Następnie na podstawie pozwolenia na budowę ta, ta inwestycja może być wykonana. I wszystkie plany dotyczące wiatraków so, zawierają odległość 500 metrów. Więc co się dzieje w tym momencie, kiedy zmienia się to odległości na 700 Zaraz, 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 zakładają 500 metrów, a skąd się wzięło to magiczne 500 metrów? No 500 metrów. Przypomnę, że ta ustawa nazywała się 10 h. Tak, ale 500 metrów są to ustalenia, które są zawarte w planach zagospodarowania przestrzennego. Skąd się wzięły? Myślę, że z takich optymalnych rozwiązań, które funkcjonują już w Polsce czy, czy w, w Europie. Natomiast nie można tego teraz zmienić na 700. To są nowe procedury planistyczne. To jest proces znowu dwóch, trzech lat. To jest wstrzymanie inwestycji, dużych zwłaszcza inwestycji, na kolejne lata. A przypomnijmy, Prąd pan, jest panie, panie pięciokrotnie poseł... tańszy, jest pięciokrotnie tańszy, już nie wspominając o walorach ekologicznych. No bo o walorach estetycznych to raczej trudno tutaj no, wspominać, tak. ale prawda tu jest mam... też taka, że tak, zgodziła. pani poseł z Lublina, ja przez Lublin przynajmniej raz w miesiącu przejeżdżam. Nie pani mamy poseł, niestety. Pani poseł jeździ częściej, no właśnie. na tej trasie z Warszawy do Lublina nie widziałem. Ale wie pan, no bo to zależy od warunków przede no wszystkim, i teraz, od tego, tak, tam gdzie wieje. Tak, planu zagospodarowania przestrzennego być nie musi, a umówmy się, że na tej trasie, którą się jedzie, notabene doskonałą teraz drogą tak. z Warszawy do Lublina, to tam wieje w paru miejscach tak zdrowo. Ale to muszą być specjalne badania i to muszą być określone warunki, które nadają się pod tego typu inwestycje. Nie znam szczegółów, bo akurat nie, nie zajmowałam się kwestią inwestycji wiatrakowych, bardziej zajmowałam się kwestiami planistycznymi jako były samorządowiec i wiem, że tam gdzie są plany, nie można zmienić nawet nie wiem o metr przesun przesunąć drogi, czy chodnika, czy budynku, czy danej inwestycji. Plan ściśle określa gdzie, w jakim miejscu ma powstać, jaka inwestycja, jakie mają być drogi dojazdowe, plan, jaka ma być wysokość, wszystko, wszystko jest w planie. Tymczasem ta poprawka odręcznie pisana przez posła Suskiego wywraca wszystko do góry nogami. Ja pytam dlaczego? Dlaczego Polacy mają mieć droższy prąd? Bo prąd z wiatraków jest prądem droższym. Zastanawiam się, czy tu nie chodzi o wi wiatraków jest prądem, prądem tańszym, tańszym. Przepraszam, tak. Ale po części powiem szczerze, ta retoryka solidarnej Polski, która wczoraj byłaby. Również na konferencji przedstawiona, że trzeba zabezpieczyć alternatywne źródła energii dla tych wiatraków, też do mnie przemawia. Czyli co? Czyli że trzeba mieć takie zapasy energii dodatkowe, że w razie czego, gdy te wiatraki nie produkują prądu, żeby to uzupełnić? Odraz. Oczywiście tak. Tylko, panie redaktorze, szanowni państwo, Polska w tej chwili kupuje prąd. Polska kupuje prąd od Czechów, Słowacji, Niemiec, Szwecji, a nawet od Ukrainy. We wrześniu kupowaliśmy prąd. Prąd z wiatraków i, i tego typu inwestycje są szybkimi inwestycjami. Oczywiście energia z atomu, jak najbardziej, tylko to jest proces dekady, można powiedzieć. Więc dzisiaj blokuje się inwestycje, które, które dają możliwość pozyskania ta, tanio i szybko prądu. Jeśli, jeśli jest w tym zakresie blokada, to ja się zastanawiam i zadaję sobie pytanie, o co chodzi? Może chodzi o to, żeby był monopol um, dystrybutorów i producentów prądu, który mamy w tej, w tej chwili, żeby prąd był tak drogi, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego blokuje się inwestycje, które dają tani prąd Polakom. A, a proszę mi wierzyć, jak patrzyłam na dane i widzę, że my kupujemy prąd w gigantycznych ilościach z Niemiec czy ze Szwecji, to, to ja po prostu nie, nie mogę tego zrozumieć, bo miks energetyczny w tych krajach opiera się w ponad 50% z OZE, z odnawialnych źródeł energii. Więc dlaczego w Polsce my blokujemy te inwestycje? Może dlatego, że Niemcy mają 50 tysięcy wiatraków i w tej chwili Niemcy stawiają może, znowu na węgiel? Może dlatego, że w Polsce yy, foruje się przede wszystkim monopolistę, który ma nam sprzedawać drogi prąd. Inaczej tego nie umiem wytłumaczyć i zrozumieć. Jeżeli Państwo mają jakieś opinie, to chętnie na nie czekamy. Będzie tych informacji dużo, będziemy się wtedy tymi informacjami również od Państwa dzielić. Za dziś dziękuję, pozdrawiam męża tradycyjnie, dziękuję bardzo. tatusia, który nas może słuchał. Panie, dziękuję bardzo, ja serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam do pięknego miasta Lublin. Marta naprawdę Wcisło, właśnie z Lublina, z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję Pani Państwu, do usłyszenia. Do usłyszenia.